Wacław Pintal, witam Państwa w kolejnym programie. Dziś moimi i Państwa gośćmi są dwie urocze panie. Justyna Wesołowska, witam serdecznie. I Renata Domka. Dzień dobry. Dzień dobry. Obie panie są organizatorkami trzeciego nadwiślańskiego Fashion Week, czyli Tygodnia Mody. Tak bym to w skrócie powiedział, który to tydzień mody odbędzie się w naszym regionie, bo nie tylko w Tarnobrzegu, chociaż Jezioro Tarnobrzeskie będzie głównym punktem tego przedsięwzięcia, w dniach 5, 6 i 7 sierpnia. Opowiemy dzisiaj właśnie, co nas czeka w tych trzech dniach, ale nie tylko w tych trzech dniach, ponieważ cały ten Fashion Week rozciągnięty jest w czasie i rozciągnięty jest też w miejscach. Reniu, powiedz nam o imprezach, które odbędą się jeszcze przed tym weekendem 5, 7 sierpnia. Temu wydarzeniu zawsze towarzyszą także inne różne spotkania, promocje, ponieważ chcemy, żeby tak naprawdę była to okazja do promowania także naszego regionu, ciekawych wydarzeń, osób, które także biorą udział w życiu społeczno-kulturalnym naszego, no, całego regionu, tak jak powiedziałeś, ponieważ to nie jest tylko Tarnobrzeg, ale także Stalowa Wola, Sandomierz oraz szereg innych miejscowości. Taką tradycją już właśnie stała się także debata, hashtag Pola Sowiacku. Ta debata to okazja do porozmawiania o tym, co dzieje się w kulturze. Rozmawialiśmy o lasowiakach i wokół tych lasowiaków cały czas chcemy tematycznie krążyć, a tym razem poruszymy temat kół gospodyń wiejskich, ponieważ powstało ich w ostatnim czasie bardzo wiele i pełnią bardzo ważną rolę nie tylko w naszej okolicy, ale pewnie w całej Polsce. Porozmawiamy o ich pozycji, o tym właśnie, jaką tą rolę pełnią, jak się rozwijają, jakie są perspektywy rozwoju tej formy działalności. Okazuje się, że już chyba nie ma w naszym regionie żadnego wydarzenia bez kół gospodyń wiejskich. Są to fajne kobitki, nie tylko kobiety, ponieważ działają także panowie. Są pięknie ubrane, gotują, działają, śpiewają, tańczą, także jest o czym porozmawiać. I temu także będzie towarzyszył pokaz mody i także będziemy mogli zaprezentować te koła gospodyń, które działają. Ta debata odbędzie się w Gorzycach. Zapraszamy do ogrodu technologicznego, a później także do Domu Kultury, gdzie będzie można posłuchać, a być może też włączyć się w dyskusję. No to jest element, że tak powiem, lasowiacki w całym tym tygodniu mody, albowiem Reniu, ty jesteś we władzach bodajże nawet tak zwanego klastra lasowiackiego, który od dwóch lat szerzy, promuje kulturę lasowiacką, nie tylko w naszym regionie. Ale nie tylko o lasowiakach tam przed piątym będziemy rozmawiać, bo odbędzie się także, nie wiem gdzie, ty mi powiesz, promocja powieści Anny Sudoł. Kto to jest Anna Sudoł i co to za powieść? Będzie to promocja, która odbędzie się w Widnokręgu w Sandomierzu. Autorka tej powieści pochodzi z naszego regionu, z Nowej Dęby, ponieważ, tak jak wspomniałam, jest to wydarzenie, które obejmuje swoim zasięgiem, zarówno tematycznym, jak i osobowym, bardzo różne osoby z różnych kręgów. Chcemy, żeby to było święto kultury naszego regionu. Dlatego zapraszamy ciekawe osoby, które tworzą. I w tym przypadku piszą książki. Jest to powieść pod tytułem Projekt, debiutancka pani Ani Sudoł i porozmawiamy o tej książce. Będzie można też zresztą też tę książkę nabyć, więc jest to spotkanie nie tylko dla tych, którzy już tę literaturę znają, a tematycznie też będzie częściowo związane z tym wydarzeniem, ponieważ książka traktuje o rynku sztuki, czy może bardziej o klimatach związanych z rynkiem sztuki. Zresztą polecam przed jeszcze spotkaniem przeczytanie tej książki, a jeżeli nie, to tak jak mówię, będzie można ją nabyć na miejscu i porozmawiać z autorką przede wszystkim o tym, jak wyglądało tworzenie tej książki, no i o planach jej na przyszłość. Przejdźmy teraz do Justyny Wesołowskiej, która opowie nam o 5 sierpnia, kluczowym dniu dla tego Fashion Week.
Będzie to modowy show nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Po raz pierwszy nad Jeziorem Tarnobrzeskim, bo poprzednie tygodnie mody odbywały się a to w Sandomierzu, a to bodajże gdzie jeszcze? W Stalowej Woli. W Stalowej Woli, więc po raz pierwszy Tarnobrzeg z główną areną tego tygodnia. Co nas czeka nad tym jeziorem, Justyno? Jest to pierwszy pokaz nad Jeziorem Tarnobrzeskim, który będzie na tafli jeziora. Po wybieg ułożenie całej sceny będzie zarówno na plaży, jak i na jeziorze. Więc możemy powiedzieć, że to jest jedyna taka impreza w Polsce w tym momencie, gdzie możemy podziwiać piękne modelki z naszego regionu oraz 10 projektantów i ich kolekcje właśnie na jeziorze. Do tego oprawa świetlna, muzyczna, taniec będzie niesamowicie magicznie i bardzo modnie. W niektórych przeciekach czytałem, że to będą projektanci z górnej półki, znane nazwiska, choćby Tomasz Jacyków. Zgadza się? Tomasz Jacyków będzie naszym gościem specjalnym. Wydarzenie poprowadzi też Joanna Chorodyńska, która jest z nami od samego początku, ale też będzie Jarek Szadą, Lidia Przybysz z Mody w Polsce, Ewa Bardadi, więc też przyjadą osoby znane, Iwona Jankowska, które mieszkają chociażby w Warszawie czy w innych częściach Polski, ale są zaciekawione, co się u nas dzieje i chcą to zobaczyć. A Justyno, powiedz mi, czy te projekty tych państwa oczywiście, o których wspomniałaś, to ich projekty zobaczymy na tym wybiegu, tak? Na naszych regionalnych, że tak powiem, modelkach, ale to będą ich projekty modowe, tak? Tak, dokładnie. Będą to absolwenci krakowskich szkół artystycznych, bo szkoła jest naszym partnerem merytorycznym, gdzie właśnie pokażemy nowe kolekcje. To będą debiuty tych projektantów też, bo chcemy rozróżnić te pokazy w Tarnobrzegu i w Sandomierzu, więc w Tarnobrzegu pokażemy takie nowe odsłony, nowe kolekcje, żeby to było wszystko takie, jak jezioro jest nowe i te kolekcje też są takie bardziej od couture, wyjątkowe, ciekawe, idealnie wpasującą się w klimatykę też jeziora, ale zobaczymy też projektantów, którzy już działają nas na rynku naszym, ogólnopolskim, więc będzie na pewno ciekawie i zaskakująco. A powiedz mi, czy przeciętna kobieta będzie mogła zobaczyć tam kreację, którą będzie mogła na co dzień lub od święta na siebie założyć, czy też będą to odjechane projekty, które są tylko ucztą dla oczu? Będą takie i takie. Zależało nam, żeby ten pokaz był różnorodny, że jeżeli ktoś by chciał zakupić, oczywiście będzie taka możliwość, chociażby po pokazie, ale też coś, co będzie typowo artystycznym dozdaniem od couture, gdzie pocieszymy oko czymś wyjątkowym, czyli spektakularnym. Czyli uczta dla oczu. Dokładnie. Będziemy mogli zobaczyć zarówno jedno, jak i drugie. A jeśli mówimy o uczcie dla oczu, to chciałbym zapytać Renatę, która dużo wie o tym, co jeszcze wokół tego wybiegu i tej sceny będzie się działo. Tam będą ekrany multimedialne. Co będzie na nich prezentowane? Chcemy wykorzystać okazję po prostu do tego, żeby trochę opowiedzieć o naszym regionie. Skoro przyjeżdża do nas tak wielu turystów i tak wiele osób z całego kraju, chcemy im pokazać nie tylko, tak jak mówiła Justyna, że jesteśmy nowocześni i interesujemy się modą, ale też chcemy pokazać, kim my w ogóle jesteśmy tutaj, mieszkańcy naszego miasta. I skoro jest nad jeziorem, wszystko się odbywa nad jeziorem, to chcemy im trochę opowiedzieć, skąd to jezioro się wzięło, co tu było wcześniej, kto tu kiedyś żył. Nawiążemy do Lasowiaków, do Puszczy Sandomierskiej, oczywiście do kopalni siarki. Będzie to w przepięknej oprawie wizualnej. Nie chciałabym zbyt wiele zdradzać. Okay. Zapraszamy do obejrzenia tego widowiska. Myślę, że będzie zaskakujące. Nie tylko dla kobiet. Oczywiście, to jest dla każdego. No właśnie. 5 sierpnia przenosimy się do Stalowej Woli. Kto będzie chciał, w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli odbędzie się debata. Albo opowieść, debata o młodej architekturze, art deco i modernizmie. Art deco to jedna z dziedzin architektury, z której słynie Stalowa Wola. Jest bodajże stolicą art deco w naszym chociażby regionie.
a może i szerzej. Dokładnie. Zobaczymy wyniki sesji zdjęciowej, które robiliśmy na ulicach Stalowej Woli, zarówno w Hutniku, jak na ulicach wspaniałych fotografów Romana Śmiechowskiego i Mariusza Dyszlewskiego. Pomagała również nam Aneta Opalińska. I na podstawie tych zdjęć porozmawiamy podczas debaty o modzie i architekturze na Podkarpaciu, modne Podkarpacie. I właśnie na podstawie prezentacji, która zostanie przygotowana z tych zdjęć przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, opowiemy historię naszego regionu i zachęcimy gości do rozmowy na temat, jaki ma wpływ architektura na modę, moda na architekturę, jak to wszystko się łączy, bo widzimy to oczywiście w strojach z danej epoki, że to jednak wszystko razem przenika. I wyśmienici goście porozmawiają o tym, co tam zobaczymy na tych fotografiach. I myślę, że też to będzie taka uczta dla oka, bo ja wiem już, jak wyglądają te zdjęcia, więc jestem bardzo dumna z efektów swoje. Podczas sesji zdjęciowych zobaczyliśmy oczywiście modelki wyłonione w castingu, ale też kolekcje Kowalowych i moje na modelkach, więc na pewno będzie warto zobaczyć te zdjęcia i pokażemy Stalową Wolę trochę z innej strony. Bo to, na czym nam najbardziej zależy, to żeby te właśnie młode osoby zaczęły się interesować Art Deco czy modernizmem. Oczywiście. A 7 sierpnia, komu będzie mało pokazów mody, to będzie miał okazję zobaczyć jeszcze prezentacje modowe na Starówce w Sandomierzu, tuż pod ratuszem. Takie prezentacje odbywały się w zeszłym roku. Miałem okazję w nich uczestniczyć. Mieliśmy pecha, bo pogoda rozgoniła na co najmniej godzinę tę imprezę, ale później wszystko wróciło do normy, wszystko się odbyło, chociaż niektórzy, burmistrz miasta był mokry od stóp do głów, że tak powiem. Miejmy nadzieję, że ta piękna pogoda, która nas teraz rozpieszcza, dotrwa do 7 sierpnia i już takie niespodzianki w Sandomierzu się nie zdarzą. A co się zdarzy? Tym razem 17 projektantów zaprezentuje swoje kolekcje. Oczywiście będzie to prowadzić Joanna Chorodyńska, ale z drugą osobą, jest to Tomek Ciachorowski, więc będzie duet, gdzie przy tej ilości projektantów myślę, że też będzie ciekawie połączony. I to też będzie uczta dla oka, bo kolekcje będą bardziej przemyślane. Projektanci przygotowują się teraz do pokazania swoich kolekcji, więc ja oczywiście wiem, jak te kolekcje wyglądają, więc też nie chcę wszystkiego zdradzać, ale myślę, że nie jedna osoba zaskoczy, ale chcę też powiedzieć, że projektanci nie będą tylko z Polski, ale też przyjadą z zagranicy, więc będziemy mogli zobaczyć coś, czego jeszcze nie było też w Sandomierzu, bo chcemy pokazać też progres, że się rozwijamy, że idziemy do przodu, więc jest przygotowane dużo też niespodzianek, żeby pokazać siebie, że chcemy się rozwijać, chcemy iść dalej, chcemy, żeby ta impreza stała się takim kluczowym wydarzeniem w Polsce. Dobrze, powiedzmy, bo nie wspomnieliśmy, drogie panie, na którą godzinę zapraszamy 5 sierpnia nad jezioro? Na 20. 6 sierpnia do Stalowej Woli. Na 16. A na Starówkę w Sandomierzu 7? Na 18. Na 18. Wróćmy jeszcze, nie wiem, do której z pań kieruje to pytanie. Taki Fashion Week, taki tydzień modowy, wymaga pracy kilkunastu co najmniej modelek, o ile nie więcej, może mnie panie sprostują. Wspomniała pani Justyna, że te modelki to będą z naszego regionu, ale przecież nie da się wziąć z ulicy dziewczyny, która nie potrafi się poruszać. Jak zatem ten problem udało się wam rozwiązać? Zależy nam, żeby pokazać potencjał regionu. Dlatego zorganizowaliśmy castingi, gdzie zgłosiło się ponad 100 osób. Z tego zostało wyłonione 66, w tym 8 modeli, bo też zobaczymy kolekcje męskie. Z tych osób w najbliższą niedzielę organizowane są warsztaty. Justyna Huk
Kuchta, reżyser i choreograf całego wydarzenia, poprowadzi te warsztaty i tam modelki nauczą się autoprezentacji, jak chodzić na szpilkach, jak zaprezentować się. I jeszcze z tej 66 zostanie wybrana ta już ostateczna ilość, bo wtedy zobaczymy na profesjonalnym już wybiegu, scenie. Chcemy te modelki też nauczyć, jak tak naprawdę poruszać się na scenie, jak zaprezentować kreację projektantów, bo tak to się wydaje, że to tylko wyjść i przejść, ale to musi być cała historia i ten warsztat też jest bardzo ważny, czyli tu mamy warsztaty, ale też zaczynamy już od czwartku próby na wybiegu, więc w czwartek dziewczyny i w piątek też będą ćwiczyć przed pokazem tarnobrzeskim, a w sobotę i w niedzielę przed pokazem w Sandomierzu, więc to jest ciężka praca całego zespołu, no ale już mamy to, że tak powiem, przez już trzecia edycja, więc wiemy, jak to wygląda. Więc, ale tym bardziej się cieszę, że zgłosiły się modelki z wcześniejszych edycji. Mhm. Jest to 34 osoby. Którym się to spodobało. Tak, więc to też pokazuje, że takie wydarzenia cieszą. Tak, jest więź i im się po prostu podoba. Jasne. Renato, jeszcze chcecie zapytać o imprezy towarzyszące. Nie uda nam się na pewno wszystkich wymienić, ale jakieś najważniejsze? Na pewno debata, o której wspominałam, na temat kół gospodyń wiejskich. Nie wspomniałam jeszcze, że będzie jej towarzyszyła również promocja książki, która właśnie została wydana również przez MDEK w Stalowej Woli. Będzie jej redaktor i pomysłodawca, pan Marek Gruchota, dyrektor MDEK-u w Stalowej Woli. Serdecznie zapraszamy także na promocję książki, o której wspomniałam, natomiast nie wspomniałam także o dwóch wystawach malarstwa, które również w sierpniu będzie można oglądać. Będzie to wystawa Karoliny Hady-Surowiec w Zamku w Baranowie Sandomierskim oraz Karoliny Bednarskiej w Niżańskim Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy, bo to młode, bardzo zdolne artystki, które także z naszego regionu, które zaprezentują swoje dzieła naprawdę fascynujące, więc będzie można te wystawy oglądać przez cały sierpień, więc tym bardziej jest na to czas, żeby być na prawie wszystkich wydarzeniach. Na wszystkich chyba udałoby się być. Są tak rozłożone w czasie, żeby można było uczestniczyć we wszystkich i serdecznie wszystkich zapraszamy. Każdy jest mile widziany, bez względu na wiek, bez względu na płeć, ponieważ impreza modowa to nie tylko sama moda, ale także kawałek naszego życia. Będziemy rozmawiać o tożsamości, o współpracy. Mamy bardzo wielu także partnerów, którzy z nami współpracują, bo to nie mogłoby się udać, gdyby nie współpraca bardzo wielu osób z bardzo różnych branż, dziedzin zaangażowanych w to wydarzenie. Bardzo wielu wolontariuszy, sponsorów, samorządów, ale także fantastycznych artystów, wizerzystów, fryzjerów. To jest wielka rzesza ludzi i jesteśmy bardzo dumne, że możemy z nimi współpracować i zaprosić właśnie na efekty tej naszej współpracy. Myślę, że udało się paniom doskonale zaprosić na to wydarzenie. Ja tylko krótko podsumuję. Zaangażowanych w to jest 12 samorządów, 40 firm i instytucji, a patronat honorowy nad imprezą chyba po raz pierwszy udało się namówić na ten patronat i wojewodów, i marszałków województw podkarpackiego i świętokrzyskiego, a więc wielkie wydarzenie. Gratuluję paniom, dziękuję za już i czekamy na jeszcze. Dziękuję za wizytę w studio. Do zobaczenia. Do zobaczenia Państwu.